Sport, Mirosław Wysocki, dobry wieczór. Rozpoczynamy od koszykówki. W 20. kolejce Tauron Basket Ligi Anwil Włocławek pokonał w Kołobrzegu Kotwicę 84-68. Najwięcej punktów dla Włocławian zdobyli Montgomery 23 i Mijatowicz 15. Włocławianie zapewnili sobie czwarte miejsce po rundzie zasadniczej. W basket lidze kobiet Artego Bydgoszcz i Energa Toruń zmierzyły się już po raz czwarty w tym sezonie. Oba zespoły walczą o trzeci etap rozgrywek play-off. Po dzisiejszym meczu bliższe tego celu są bydgoszczanki. Toruńskie koszykarki przyjechały do Bydgoszczy w bardzo okrojonym składzie. Wszystko przez plagę kontuzji. Nie przeszkodziło to jednak, aby w pierwszych 10 minutach narzucić swój styl gry i wypracować sobie nawet 17-punktową przewagę. Ostatecznie pierwsza kwarta zakończyła się wygraną Energii 24-12. Niesione głośnym dopingiem kibiców bydgoszczanki w kolejnej odsłonie zaczęło odrabiać straty i grać swoim rytmem. W ekipie toruńskiej było widać oznaki pierwszego zmęczenia w podstawowej piątce. Na przerwę zespoły schodziły przy prowadzeniu toruńskich katarzynek 35-33. Tak naprawdę losy tego meczu rozstrzygnęły się w trzeciej kwarcie, którą Artego wygrało aż 22-4, prowadząc po 30 minutach 55-39. Tej straty torunianki już nie odrobiły. Ostatnia czwarta kwarta zakończyła się remisem po 15. Artego pokonało Energię 70-54. Troszeczkę po pierwszej kwarcie zabrakło pomysłu, że Iczakowa bardzo szybko rozegrała akcję, a myślę, że trzeba było pozwolić zespołowi z Bydgoszczy, żeby dogonić ten wynik. Także myślę, że chaotycznie graliśmy i nie daliśmy rady. Cieszę się, że wygraliśmy ten mecz, bo był to bardzo ważny mecz dla nas. No ale na początku była tragedia. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się stało, ale cieszę się, że szybko to odrobiłyśmy i wygraliśmy ten mecz. Po tym zwycięstwie Artego praktycznie zapewniło sobie utrzymanie w pierwszej czwórce i walkę o medal tegorocznych rozgrywek. O ligowe punkty walczyli także mężczyźni. Polski Cukier Sidan Toruń dopisał do swojego dorobku kolejne pewne zwycięstwo. W meczu 24. kolejki pierwszej ligi torunianie pokonali przed własną publicznością AZS Politechnika Poznań 78-57. Najwięcej, 17 punktów, zdobył dla gospodarzy Jacek Jarecki. Polski Cukier Sidan chce zachować fotel lidera tabeli, dlatego nie może pozwolić sobie na stratę punktów. Mecz z ligowym outsiderem Politechniką Poznań był dla podopiecznych trenera Grzegorza Sowińskiego spotkaniem, które po prostu trzeba wygrać. Musimy grać szybko, konsekwentnie do przodu, grać piłkę dla wysokich, żeby męczyć centra przeciwnika Metelskiego Adama. Od początku meczu na parkiecie świetnie spisywał się Jacek Jarecki. W pierwszej kwarcie właśnie on stanowił o sile Torunian. Zgodnie z przewidywaniami trenera Sowińskiego, najtrudniejszym graczem do zatrzymania w ekipie AZS-u okazał się Adam Metelski. Głównie dzięki jego rzutom goście utrzymywali kontakt punktowy z toruńską drużyną. Drużyna z Torunia broni bardzo agresywnie na całym boisku, starając się zmuszać drużynę przeciwną do wielu błędów w postaci złych podań, swoimi podwojeniami, agresywną obroną. Przewaga gospodarzy uwidoczniła się po przerwie. Dzięki solidnej obronie i szybkim kontratakom torunianie objęli w czwartej kwarcie najwyższe 22-punktowe prowadzenie. Polski Cukier Sidan Toruń pokonał AZS Politechnikę Poznań 78-57. Trudne zadanie czekało w tej kolejce koszykarzy Astorii. We własnej hali bydgoszczanie podejmowali wicelidera tabeli Mosir Krosno. Prowadzony przez Duszana Radowicia zespół ze znanymi koszykarzami w składzie okazał się za mocny. Goście pokonali Astorię 82-63. Zdecydowanym faworytem tego meczu był zespół z Krosna, który w swoim składzie posiada tak znanych koszykarzy jak Salamonik, Pisarczyk czy Grochowski. Odpowiednio jednak zmotywowani przez Aleksandra Krutikowa bydgoszczanie dzielnie walczyli z rywalami przez pierwsze dwie kwarty. Ekipie z Krosna nie udało się w tym okresie gry uzyskać wyraźnej przewagi. Pierwszą kwartę przyjezdni wygrali 5 punktami. Druga zakończyła się remisem i po pierwszej połowie Mosir Krosno prowadził za Astorią 35-30. Niestety fatalna okazała się trzecia dziesiątka. Bydgoscy koszykarze razili skutecznością i nie mogli sobie poradzić z dobrze grającymi w tym momencie rywalami. Tę część meczu Krosno wygrało aż 31-8. Nie pomogła pogoń w ostatniej dziesiątce. Udało się ją co prawda wygrać Astorii 25-16, jednak ze zwycięstwa w całym spotkaniu cieszyli się koszykarze z Krosna. Mimo porażki widać, że zespół Astorii ustabilizował formę. Gra drużyny jest bardziej poukładana. Jesteśmy równym zespołem, wiadomo dlaczego. Po zmianie trenera jednak nastały nowe tutaj ustalenia i trener po prostu wymaga tego od zawodników. I to widać w drużynie i w meczu potem.
Mosir PBS Bank KHS Krosno pokonał Astorię Bydgoszcz 82-63. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Szyttenholm i Bierwagen po 12. Dla gości Salamonik 18. Zmieniamy dyscyplinę. W 20. kolejce pierwszej ligi piłkarskiej Puszcza Niepołomice pokonała Olimpię Grudziądz 1-0. Grudziądzanie stracili bramkę w 23. minucie po uderzeniu głową Krzysztofa Zaręby. Juniorki Pałacu Bydgoszcz awansowały do finału Mistrzostw Polski w siatkówce. Wczoraj w pierwszym meczu turnieju półfinałowego bydgoszczanki pokonały Barnim Goleniów 3-2, a dzisiaj wygrały ze Zrywem Wolej i Ława 3-1. Juniorki Pałacu, jak i sztab szkoleniowy nie ukrywał przed sezonem, że celem jest w tym roku awans do finału Mistrzostw Polski i walka o medale. Plan ten udaje się realizować. W turnieju półfinałowym młode bydgoszczanki jak na razie niepokonane. Po zwycięstwie 3-2 nad ekipą z Goleniowa w drugim meczu ze Zrywem i Ławą Pałac grał już o awans do finału. Pierwszy set niezwykle zacięty, było widać, że stawka tego pojedynku jest duża. Pałacanki nie uniknęły prostych błędów. Na szczęście w miarę upływu spotkania nerwy schodziły na plan dalszy, a górę wzięły siatkarskie umiejętności. Pałac Bydgoszcz pokonał Zryw Wolej i Ławę 3-1. Dwa zwycięstwa bydgoskich siatkarek dają im awans do finału rozgrywek, niezależnie od wyniku ostatniego spotkania. Obok Pałacu awans i walkę o medale zapewniły sobie także zawodniczki UMKS Moz Wola Warszawa. Jutrzejszy pojedynek tych dwóch ekip na zakończenie turnieju zadecyduje jedynie, który zespół zajmie pierwsze miejsce w półfinale. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.